Gość Radia Lublin. Na zegarze minęło 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 19 grudnia ma zostać uruchomiony i być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów szpital tymczasowy w Lublinie. Trochę się to opóźniło, ale czy ten termin, panie wojewodo, jest już pewny i niezagrożony? Tak, ten termin jest pewny, niezagrożony, natomiast jeżeli mówimy, używamy określenia opóźnienie. Oczywiście gdybyśmy byli pod pręgierzem braku miejsc łóżek zakaźnych, to bylibyśmy w stanie to uruchomić wcześniej, dlatego że ten oddział wewnętrzny covidowski tak naprawdę dzisiaj jest już w praktyce gotowy, z tym, że teraz chcemy spokojnie, żeby ten nowy personel tego oddziału na spokojnie przeszedł szkolenia, zapoznał się z infrastrukturą, a z drugiej strony chcemy zachować maksymalne bezpieczeństwo, ponieważ można teoretycznie byłoby sobie wyobrazić uruchomienie tego oddziału i gdyby pacjent, na przykład jego stan się pogorszył, to transportujemy go do szpitala, tam gdzie byłaby możliwość wspomagania układu oddechowego już przy pomocy respiratora. Natomiast chcemy uniknąć również tej niedogodności, równolegle rozpocząć funkcjonowanie obu oddziałów. Natomiast w przypadku tego oddziału z respiratorami, oprócz tego czasu na szkolenie i między innymi również sprawdzenie jakości funkcjonowania wszystkich tych skomplikowanych urządzeń, które są znacznie bardziej skomplikowane niż na tym pierwszym oddziale, stąd też ten czas jest troszeczkę dłuższy potrzebny. Plus nie ukrywam, tam wystąpił taki pewien problem opóźnienia dostawy związanej z wykonaniem zapasowego systemu zasilania w energię elektryczną, a bez niego nie chcieliśmy uruchamiać, ryzykować sytuacji, że nastąpi awaria głównego zasilania i wtedy trzeba pacjentów przewozić. Nie ma takiej potrzeby w tej chwili, żeby to robić aż w tak ekstraordynaryjnym tempie. Stąd też na spokojnie chcemy uruchomić 19. I to w przyszłą sobotę ma nastąpić. Pytanie, panie wojewodo, czy będą pacjenci, bo na razie z tego, co widzimy, te szpitale działające już w innych regionach nie mają zbyt wiele do pracy. Oczywiście cieszymy się z tego, bo to oznacza, że ten rozwój epidemii nie następuje tak gwałtownie i tak niebezpiecznie. No ale właśnie, czy nie będzie tak, że te już zdaje się 40 milionów wydane na doposażenie tego szpitala nie będzie wykorzystywane? To znaczy, jeśli chodzi o ten rachunek, to ostrożnie, dlatego że w tym rachunku jest 2/3 wydatków, to wydatki związane z wyposażeniem. Wyposażeniem głównie medycznym i to część z tego wyposażenia to są środki trwałe. Pragnę zwrócić uwagę, że na przykład te zakupione przez wojewodę łóżka, one zostaną w dalszym ciągu wykorzystane nawet wtedy, kiedy już szpital tymczasowy w ogóle nie będzie funkcjonował. Plus ten sprzęt specjalistyczny, kardiomonitory, respiratory czy aparaty rentgenowskie, tomograf, to nie są rzeczy, które będą funkcjonować przez 2 czy 3 miesiące, a później pójdą na złom. Tak? Ale rozumiem, panie wojewodo, że też nie będzie u nas takiej sytuacji, do jakiej doszło w Kielcach, kiedy to pański odpowiednik najpierw pokazał dziennikarzom, jak powstaje tamtejszy szpital tymczasowy, po czym kiedy media wyszły, łóżka przeniesiono do magazynów. Znaczy, panie redaktorze, tutaj jest brak troszeczkę do informowania opinii publicznej, dlatego że szpitale tymczasowe, których powstało blisko 20 w Polsce, albo powstaje, są podzielone na dwie grupy. Tak zwane szpitale aktywne i pasywne. My, ten nasz lubelski jest zaliczony do grupy aktywnej, czyli taki, który po adaptacji, po wyposażeniu przystępuje do działania, najpierw w zakresie tym pojedynczych modułów, czyli w naszym przypadku 56 łóżek na oddziale zakaźnym, 10 na respirator. Natomiast część szpitali tymczasowych, w tym właśnie szpital w Kielcach, jest w grupie szpitali tak zwanych pasywnych.
To znaczy są przygotowane i stanowią bufor na sytuację, kiedy doszłoby do gwałtownego wzrostu zakażeń. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy krytykowani, że nie zbudowaliśmy tych szpitali tymczasowych wakacji. I że w związku z tym nie byliśmy przygotowani na tą wzrastającą liczbę osób zakażonych. Więc otóż cały czas to jest ta kwestia tego balansowania między ograniczeniami liczby łóżek dla pacjentów niezakażonych, a z drugiej strony dla zakażonych. I ponieważ ten gwałtowny wzrost zakażeń, którego żaden ekspert nie był w stanie przewidzieć skali. Wszyscy mówili, że będzie wzrost, ale nikt nie mówił o skali. I nie był w stanie tego przewidzieć, tak jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy w styczniu, w lutym, w marcu. Dlatego też w tej chwili nie ma potrzeby w niektórych województwach, żeby do tego typu szpitale tymczasowe uruchamiać. Natomiast one są w gotowości i założenie jest w tej chwili takie, że do końca marca na pewno te szpitale w tym stanie gotowości będą. Stąd też myślę, że ta afera wokół Kieleckiego Szpitala jest taka trochę... To oczywiście nie ma bezpośredniego związku z sytuacją w naszym regionie, no ale właśnie porozmawiajmy o Lubelszczyźnie i o tej sytuacji epidemicznej. Wczoraj mieliśmy 618 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia. No w całym kraju to było ponad 13 tysięcy. Sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą, panie wojewodo, pana zdaniem? Znaczy ona jest pod kontrolą, natomiast jest to kontrola na wysokim poziomie zakażeń, bo te, w naszym przypadku ta dzienna liczba w granicach od 600 do 900, bo to są różne sytuacje, ja wyłączam dni weekendowe, wtedy kiedy jest mniej skierowań, to jednak jest wysoki poziom zakażeń, ponieważ pragnę jeszcze raz przypomnieć, że to są zakażenia wykryte w związku z tym, że pojawiły się objawy. A objawy dotyczą z badań, ze statystyk wynika około 20%. Czyli należałoby te 600-700 mnożyć razy co najmniej 4, jeśli nie 5. A to mówi o rzeczywistej skali zakażeń. Dlatego też ten wysoki poziom sprawia, że jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dynamikę odmrażania łóżek zakaźnych w szpitalach, jak również ja chcę do tego procesu odmrażania włączyć właśnie szpital tymczasowy. Dlatego Lubelski Szpital Tymczasowy jest aktywny, ponieważ temu celowi to są dwa cele. Pierwszy to ten bufor, który dotyczy wszystkich szpitali tymczasowych, a drugi, żeby można było przyspieszyć dynamikę odmrażania łóżek zakaźnych, szczególnie w szpitalach powiatowych, ale nie tylko, również wysokospecjalistycznych, chociażby w szpitalu kardynała Wyszyńskiego. Odmrażamy na przykład oddział chirurgii naczyń. Dlatego, że takie są potrzeby ze strony między innymi pacjentów niezakażonych, ale również to są potrzeby ze strony pacjentów post-covidowskich, czyli tych, którzy już nie są zakażeni, przechorowali, ale są powikłania. I ta liczba tych pacjentów jest coraz większa. Dlatego też ja celowo zdecydowałem się na uruchomienie faktyczne szpitala tymczasowego, żeby on był już w stanie rozruchu i w miarę możliwości zwiększamy liczbę pacjentów. To, czy tam będą pacjenci w takiej czy innej skali, to będzie dużo zależało również od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy decydują o skierowaniu pacjenta z izolacji domowej, a z drugiej strony również od zachowań szpitali tych, które mają łóżka zakaźne, dlatego że to oni będą decydować o przekierowaniu do szpitala tymczasowego. My tam chcemy głównie leczyć pacjentów w początkowej fazie choroby, tak żeby nie dopuścić do ostrej fazy, czyli żeby wtedy, kiedy jest jeszcze możliwa terapia antywirusowa przy pomocy Remdesiviru, osocza, żeby nie dopuścić do ostrej fazy. Jeżeli ostra faza jednak
w danym przypadku się zdarzy, no to wtedy taki pacjent będzie przemieszczany do szpitala zakaźnego. Mówi to wojewoda lubelski Lech Sprawka, z którym rozmawiamy o sytuacji epidemicznej w regionie. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i radiowym Facebooku. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Wojewoda lubelski Lech Sprawka jest nadal gościem Radia Lublin. Panie wojewodo, no właśnie, można powiedzieć, że ta sytuacja nie jest taka, no jak na początku, tak zła jak na początku, czy w pierwszej dekadzie listopada, no ale niestety cały czas mamy wysoką liczbę zgonów, jeśli chodzi o właśnie tych pacjentów covidowych, czy te osoby, które zmarły na covid. No to nie jest najlepsza informacja. Cały czas. Znaczy te liczby, one są takie wyostrzone w stosunku do stanów czy z lata, czy z wiosny, ale proszę zwrócić uwagę, że poziom zakażeń w marcu, w kwietniu, czy nawet w maju, czerwcu, lipcu, to są zupełnie inny rząd wielkości. Suma wszystkich zakażeń w marcu i w kwietniu to było około tam 330 osób zakażonych w sumie przez dwa miesiące, a my teraz mamy po dwa, trzy razy więcej, a były dni takie, kiedy było 1500, ba nawet było 1700. Także to jest pochodna tych wysokich liczb osób zakażonych i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że suma oddziaływania patogenu plus szczególnie choroby współistniejące powoduje, że tych wypadków śmiertelnych rzeczywiście jest więcej. Bardziej niepokojącą informacją jest nie statystyka covidowska zgonów, ale zgonów w ogóle, ponieważ ona jest znacznie większa niż w przypadku roku 2019, gdybyśmy porównywali rok do roku. I tutaj jest kilka przyczyn, bo składa się na nią również to, że nie ma ich w rachunku zgonów covidowskich osób tych, które przechorowały COVID, nie są już zakażone, czyli nie są wykazywane w tej statystyce, ale powikłania po tej chorobie powodują te zgony, szczególnie w tej grupie osób starszych. No i plus no, wielorakie przyczyny związane z tym, że osoby niezakażone również z chorobami współistniejącymi, zarówno z powodu pewnych barier psychologicznych, bo pacjenci mniej chętnie się zgłaszają do szpitali, z drugiej strony siłą rzeczy, proszę zwrócić uwagę, my łóżek zakaźnych mieliśmy przed COVID-em 270 w skali całego województwa. W tej chwili mamy osób hospitalizowanych z powodu samego COVID-u 1253 wczoraj było, a były dni takie, kiedy mieliśmy 1500. Siłą rzeczy ograniczało to dostęp do leczenia szpitalnego dla pacjentów niezakażonych. I to jest ogromne wyzwanie dla polskiej i naszej, także lubelskiej służby zdrowia, a za chwilę właściwie do tych bieżących wyzwań związanych z epidemią dojdzie jeszcze masowa akcja szczepień przeciwko COVID-19. Czy już wiadomo, jak ta akcja będzie przebiegała na Lubelszczyźnie? Czy każdy, kto będzie chciał, będzie miał bezproblemowy i szybki dostęp do szczepionki? To znaczy kwestia dostępu do szczepionki to będzie oczywiście uzależniona od dynamiki dostaw tych szczepionek. W pierwszej kolejności będą to szczepienia dla środowiska medycznego, służby zdrowia szeroko pojętego, bo nie dotyczy to tylko lekarzy i pielęgniarek, ale również pozostałego personelu i to zarówno szpitali, jak również systemu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To będą realizowały szpitale sieciowe, te, które składają odpowiednie deklaracje do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie. Natomiast te szczepienia populacyjne, czyli dla pozostałej części społeczeństwa, to jest ten drugi etap i tutaj do tej akcji włączane są również gabinety POZ-ów. Wczoraj nastąpiła zmiana wymagań, dlatego że były krytyczne uwagi ze strony środowiska lekarzy POZ-u, że trudno jest im spełnić te wymagania, szczególnie tam chodziło o liczbę
tygodniowo zdolności do wyszczepień na poziomie 180 przez 5 dni w tygodniu. Wczoraj te dwa ograniczenia, więc ten wymóg 5 dni plus te 180 zniknął z tych wymagań w wyniku porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. W związku z tym do dzisiaj włącznie przyjmowane są zgłoszenia gabinetów do rejestrowania się jako te podmioty, które tych szczepień będą dokonywały. Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby w naszym województwie, w każdej gminie przynajmniej jeden punkt takich szczepień był, bo to oznacza dobrą dostępność, a w ślad za tym łatwiej jest przekonać mieszkańców do tego, żeby się zaszczepili, a z tą chęcią to różnie wygląda. Z sondaży wynika, że poniżej 50% tak jest. Na razie. Ma to zmienić, zdaje się, organizowana na szczeblu krajowym, ogólnopolskim kampanię informacyjną. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A teraz, panie wojewodo, chciałbym jeszcze porozmawiać o pieniądzach, które trafiły do samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No właśnie, duże pieniądze w skali kraju, 12 miliardów złotych, ale jak donoszą media, nie dla wszystkich. No i pojawił się bardzo poważny zarzut o to, czy kluczem przyznawania tych funduszy nie była przypadkiem legitymacja partyjna Prawa i Sprawiedliwości samorządowców, bo takie zarzuty i sugestie padają. Znaczy, szanowni państwo, cały problem wynika z tego, że patrzymy w danym momencie na to, co się wydarzyło, natomiast nie patrzymy na całość zjawiska. Ponieważ ci, którzy w tej chwili protestują, zapomnieli o tym, co otrzymali w wakacji. Ponieważ te 12 miliardów to są, że tak powiem, dwa moduły. Pierwszy 6 miliardów, kiedy rozdysponowane zostały środki dla wszystkich samorządów, wszystkich gmin i wszystkich powiatów, oprócz samorządu województwa. I to było rozdzielone 6 miliardów algorytmem na podstawie wartości inwestycji, które były zapisane w uchwałach budżetowych na 2020 rok. Podam przykład Lublin, miasto Lublin. Otrzymało ponad 35 milionów wakacji. Natomiast teraz nastąpiła pierwsza runda naboru do tego drugiego, do tych 6 miliardów kolejnych. Mhm. Tutaj już było to w formie konkursowej, ale tam pierwszym kryterium jest zrównoważony rozwój. Polityka zrównoważonego rozwoju. I w tej chwili proszę zwrócić uwagę, że najmocniej protestują duże miasta. No tak, no bo jest Lublin w przypadku województwa lubelskiego, tak, Biała Podlaska. Jest Warszawa, Białystok, one najgłośniej protestują. No ale też protestują pewnie dlatego, że swego czasu obowiązywała taka polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna, która zakładała, że najpierw duże ośrodki się mają rozwijać, a później w procesie dyfuzji to miało promieniować na gminy mniejsze, wiejskie, że tak powiem, na końcu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, chociażby zestawienie. Samorząd województwa, miasto Lublin. Miasto Lublin partycypuje w sumie, bo Lubelszczyzna otrzymała w sumie w wyniku tych dwóch rozdań 750 milionów. Lublin 5% ma z tej kwoty. 35 milionów. Natomiast samorząd województwa, który w pierwszym rozdziale nie partycypował w ogóle, w drugim podziale otrzymał około 15 milionów. Miasto Lublin 35, samorząd województwa, ten właśnie rzekomo gest polityczny, 15 milionów. Myślę, że popatrzmy trochę na to całościowo. Mało tego, ja zwracam... Ale panie wojewodo, ja to rozumiem, że trzeba też patrzeć całościowo, no ale sytuacja obecnie jest taka, że właśnie nie tylko Lublin, ale Biała Podlaska, czy Puławy, czy też nieco mniejszy Kraśnik, gdzie wiadomo, z jakim ugrupowaniem związani są tamtejsi włodarze, a Zamość, Chełm, gdzie rządzą politycy obozu Zjednoczonej Prawicy, tak to nazwijmy, te pieniądze dostają. No i wydaje się, że przynajmniej część tych oskarżeń... Nie możemy patrzeć na zjawisko poprzez jeden fragmencik. Jeżeli byśmy sobie zrobili zestawienie od na przykład roku 2014 i zsumowali przez kolejne lata, to byśmy zobaczyli, że to troszeczkę inaczej wygląda niż
przy tej ocenie. A pragnę zwrócić uwagę jeszcze raz na pierwsze kryterium. Kryterium zrównoważonego rozwoju. I w związku z tym warto popatrzeć na zjawisko w szerszej perspektywie czasowej i dopiero wtedy formułować takie czy inne wnioski. To po pierwsze. Po drugie, warto byłoby też zwrócić uwagę na to, jaka jest struktura wydatków poszczególnych samorządów. Jak wpisuje się, bo nie patrzmy tylko z punktu widzenia FIL-u, czyli tego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pragnę zwrócić uwagę, że równolegle dzielone są środki z budżetu państwa, z programów rządowych na Fundusz Dróg Samorządowych. I ci, którzy tak teraz mocno krytykują, niech sięgną nawet do rozstrzygnięć ostatniego naboru uzupełniającego na Fundusz Dróg Samorządowych. I ostatnie informacje o podpisanych umowach z powiatami, na przykład włodawskim, który nie jest powiatem, w którym Prawo i Sprawiedliwość jest przy władzy. A zwróćmy uwagę, na liście pięciu powiatów, które nie otrzymały teraz środków przy tym właśnie kontestowanym podziale. Jest tam powiat radzyński, jest powiat zamojski, jest powiat bialski, gdzie jest koalicja. Czyli kryterium, kryterium partyjnego nie było? Proszę? Czyli kryterium partyjnego nie było? Odpowiadam jeszcze raz, że spójrzmy na to w pewnej całości. Natomiast co do indywidualnych rozstrzygnięć, ja nie mam podstaw do wypowiadania się, dlatego że procedura składania wniosków była następująca. Gmina, samorząd przekazywał wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. W Urzędzie Wojewódzkim sprawdzaliśmy kompletność wniosku, czyli czy wszystkie zostały pozycje wypełnione i czy złożone zostały właściwe podpisy. Jeśli nie, cofaliśmy wniosek do uzupełnienia. I później te wnioski przekazywaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam komisja, która określona, jej skład określony jest w uchwale Rady Ministrów z lipca 2020 roku, rozpatrywał te wnioski, rekomendacje przedstawił premierowi. Także wojewoda nie brał żadnego udziału w tym procesie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tego typu szczegółowe pytania. Ale pewnie te pytania także... Sekundkę, panie redaktorze. Natomiast teraz ten nabór, który od wczoraj się rozpoczął, od 10 grudnia do 28 grudnia, w wyniku nowelizacji tej uchwały, ta nowelizacja uchwały nastąpiła 8 grudnia, wojewoda jest włączony w proces oceny. Teraz będzie inaczej, to znaczy wnioski będą trafiały do Urzędu Wojewódzkiego. W Urzędzie Wojewódzkim będą podlegały ocenie merytorycznej i wojewoda będzie rekomendował wnioski Prezesowi Rady Ministrów. Czyli będziemy przekazywać, tak jak w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych, których, jak pan wie, emocji przy podziale środków 2020 Pamiętam. I w ten sposób zmieniona jest ta procedura i jeżeli mówimy o ocenie wojewody, samorządowcy ocenią działanie wojewody po rozpatrzeniu tych wniosków. Myśli pan, że... 28 grudnia, ja mam 7 dni na dopracowanie tej oceny. 5 stycznia przekazujemy listy do kancelarii premiera. Myśli pan, że zmiana tej właśnie formuły przyznawania tych funduszy uspokoi parlamentarzystów ziemi lubelskiej, no bo członkowie lubelskiego zespołu parlamentarnego organizują takie spotkanie z panem wojewodą, właśnie zaprosili na poniedziałek, bo będą chcieli domagać się, jak twierdzą w informacjach do mediów, domagać się wyjaśnień w tej sprawie. Znaczy ja przedstawię wyjaśnienia takie, jakie przedstawiłem panu redaktorowi, dlatego że oczywiście poseł w ramach wykonywania mandatu posła ma prawo oczywiście sprawdzać, dociekać i tak dalej. Natomiast no, jestem o tyle zdziwiony, ponieważ jeżeli znają procedurę,
rozpatrywania tych wniosków, to te pytania o te szczegółowe wyjaśnienia kierują trochę pod niewłaściwym adresem, ale ja oczywiście jestem otwarty na każdą rozmowę. Jesteśmy umówieni na to spotkanie. W tym zakresie wiedzy, którą posiadam, przedstawię informacje i przedstawię również zamierzenia na najbliższy czas, jak będą te wnioski procedowane. I mówi to wojewoda lubelski Lech Sprawka, który był gościem Radia Lublin, i za tę naszą rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.